Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, a dzisiaj zrobimy tajną bazę w Ananasie, prawda, SpongeBoba wraz z... O kurczę, rozwali... Co jest zgrane, wariaciku? Dobra, niszczę cię, dawaj mi tutaj perełę, dobra, super, fajnie, kwiatka mi dał, dobra, idę po Emilię, ponieważ dzisiaj będzie budowana baza. Baza ta, którą mieliśmy pod łóżkiem SpongeBoba będzie... Dobra, mam cię gdzieś, a się wystraszyłem, nie? Aż odskoczyłem od monitora, dobra. Już nieważne, widzowie, dzisiaj nagrywam sam odcinek, nie ma Emilii, niestety. Nie ma Emilii, bo już... Tak robisz zawsze, właśnie, i poczuj się tak jak ja. Ja już dzisiaj solo odcinek, widzowie. Solo odcinek. Ej, ale nie, może to nie było dobre. No, kurde, już nie mogę, dostaję po raz kolejny, ty. Dobra, Emilia. Tak. Przygotuj sobie wszystko, bo dzisiaj bazę budujemy u SpongeBoba. Mam już przygotowane wszystko. A, masz, no dobra, co masz takiego tak, przygotowanego? Powiedziałeś, mam tak, uwaga, deski. Ja też mam deski, no. Deski. Drugie deski. Drewno. Ona 10 na 10, ale ma sprouse, a nie wiem jak to się pyta, nieważne. Ma obsydian. Ona ma sprouse. Ona 10 na 10, ale ma to brzmi jak jakiś czarny charakter w jakimś filmie. Ona ma sprouse. Anemonosprouse. Dobra, chodź, już, go. Dobra, jeszcze, okay, Anemonosprouse. W sumie może, tak, Emilia w tym momencie angielski swój ćwiczy za granicą. Yes, because I must do it. I must do it, my friend. Dobrze, bro, Alalalalongi inne takie, dobra, chodź. Alalalalalongi. Chodź, lecimy zrobić bazę. Uwaga, teraz tak, chodź na górę, od góry wejdziemy, tu jest najłatwiej. Ja ostatnio zrobiłem tajną bazę pod łóżkiem SpongeBoba i zaraz ci ją pokażę całą i tak dalej, tylko chodź ze mną tutaj, gdzie jesteś, wyląduj, za obrażenia dostaniesz na bank. O kurde, boże, jak się nauczyło. Dobra, jest SpongeBob na chacie, uważaj, tak bezpiecznie. Uważam, chodź, lecimy tutaj, tu jest jego... Be careful, Szczypson. Tak, be careful, oczywiście, so much. Dobra, patrz, tutaj robimy tak, zapraszam do tajnej bazy mojej. Dziękuję za zaproszenie. Tutaj muruję i ale patrz. Ale to jest ciasno. Patrz, oprowadzę cię nie szybko. Mogę wejść. O, tu jest ogólnie przedsionek taki, można otworzyć to i tu wtedy widać spod łóżka wszystko. Nie? Jest git, fajnie. Okej. Tu teraz to muruję tak, żeby tutaj nie było widać tej tajnej bazy. Idziemy tu. Zapraszam. No tu idzie, shiftuj. Spokojnie, jak na wojnie, dobra, tu. On tu jest. I teraz patrz, gdzie my teraz wyjdziemy, patrz. Widzisz, on tu jest. O kurde. Przechodzimy tu. Chodź tu. I teraz patrz to. I tu możemy budować bazę. Widzisz to? Ile tu jest miejsca? A, tu jest, stary. No, na shifcie. Ale widzisz, ile tu. No, widzę, że ty już do produkcji przechodzisz. No dobrze, no to w takim razie. Tak, produkcja, no kurde, ja już jestem podjarana tym miejscem. No dobrze, no to robimy w takim razie. Tylko ja musimy uważać na niego, żeby on tutaj nie usłyszał nas. On tu może gdzieś chodzić, więc spoko, ale baza będzie tutaj moim zdaniem przednia, bo już jak to wtedy znalazłem, to uznałem, że no musimy tu coś zrobić, bo to jest genialne miejsce. Więc robimy tak. Nie wziąłem drabin, tylko masz drabinę jakąś. Tak, mam dużo drewna, więc możemy z drewna zrobić drabiny, nie? Aha, no tak, no to prawda akurat. Dobra, zróbmy coś takiego. Okej, coś takiego, dobra, mamy to przejście tu fajne zrobione. I tu może być tajna baza, teraz możemy ją jakoś tutaj, że tak powiem, zrobić. Ale patrz, pokażę ci coś jeszcze, chodź, pokażę ci. O kurde, tu jest dziura. Aha, dobra, bo to jest dziura na... Dobra, to zamruję to po prostu, chodź tutaj. A co to jest za drabinka? Ta drabina schodzi na dół, po prostu schodzi na dół. Drugie piętro możemy zrobić naszej bazy, dobra, nie? Dobra. Ale chcę ci pokazać inną rzecz. Chodź tutaj. Bo to jest, kurczę, genialna baza. Zrobiłem bazę w lodówce, czaisz? A, to co? Nie, czekaj, nie w tą stronę, w drugą. A nie, to jednak chyba na dół trzeba zejść, dobra. Chodźmy na dół, tak, na dół, no. Chodź tutaj i teraz musimy zejść tu. Zapraszam tutaj. Tu uważaj, bo trzeba skakać tak po ścianie, po ananasie. Od wewnętrznej strony ananasa. Idziemy tu. Dobra, ananasa. I patrz, idziemy teraz do kuchni. Tu jest na dół zejście, patrz jakie przecudowne. Tu, i teraz do góry, i patrz to. I tu jest SpongeBob teraz. Dobra, yo. W lodówce jesteś jego. Shiftuj. Dobra, on tu nie widzi, on lodówek nie otwiera. Dobra, schodzimy na dół, idź na dół. Dobra, muruję to. Dobra, idziemy budować tą tajną bazę, bo tutaj na razie nie ma sensu siedzieć. Ale trzeba to całe zagospodarować, tak, żeby tutaj to naprawdę wyglądało git. Bo wydaje mi się, że to ma taki potencjał do tajnej bazy, że to się w głowie, kurczę, w głowie nie mieści. No, o, dobra, tu lecę do góry, jestem, dobra, ty tam gdzieś przeszłaś, dobra. Tu przechodzimy, dobra. Ja ogólnie nie mam pomysłu na tajną bazę, ale wierzę w to, że ty będziesz miała, bo ty to zawsze masz pomysł. Fajnie, na tajną bo ja bazę. Też nie mam, nie. Ja nie mam w ogóle przygotowanych żadnych przedmiotów, ja mam jedynie tu piec przygotowany.
Mega. Robimy tu jakieś wyjście. O kurde, tu można piętro zrobić, dobra. Robię tak, czekaj, robię crafting. Tom antresole? Antresole? No, zrobić taką na takie antresoli, to będzie git. Robimy tutaj, uwaga. Tak. Tak, okej. Okay. Ale antresolisko. Nie, źle to zrobiłem. Inaczej, mam lepszy pomysł. Dobra, zrobię tutaj, w tą stronę. Uwaga, robimy tak. Ej, tu jest w ogóle redstone. Do czego on jest? A on zasila lampę jakąś. Co to jest za lampa? Pewnie ta. Okej, ta lampa jest u niego w kuchni. Dobra, robię mu lekkie przemeb... O kurde. Dobra, lekkie przemeb... Co to... A nie, to jest jego łazienka. Dobra, lekkie przemeblowanie robię mu tutaj. Mam nadzieję, że się na mnie Spanżow nie obrazi, nie zauważy różnicy. Kurde, jak ja sam mam wyjść teraz? Dobra, gdzie jest Spanżow? Dobra, idę tu szybko. Jeszcze raz muszę pod to łóżko wejść. Ale dobra, zdążyliśmy, jest git. Jak ci tam idzie robienie bazy? Dobrze, zarąbiście, powiem ci 10 na 10. Ona 10 na 10, ale ma super bazę. No. Dobra, robię tak, tutaj, nigdy tak. Nie jestem w stanie się mieszyć. My też, no mega zabawne to jest. Dobra, robimy tu, tu i jeszcze jedno tu zrobimy takie, o. I tutaj można w tym momencie użyć już innego. No piękna ta baza będzie, piękna, przecudowna będzie ta baza. Dobra, bierzemy tak to. Uważam. Wchodzimy tu na górę, tu pyk, dobra. Mega fajnie. O kurczę, ja widzę, że tutaj to równasz niesłychanie dobrze. Nie no, baza będzie się prezentować jak nie wiadomo co. Dobra, jak tutaj... Jak milion dolarów, dokładnie. Dobra, bierzemy ten crafting i postawmy tu tak. I crafting niech sobie jest tu, może. Nie wiem, może. Mamy to, jakiś design to jest. O kurczę, tu tego nie możemy rozwalić. Dobra, musimy to zaakceptować w takim razie. Czekaj, ja tutaj bym... Kurczę, nie wiem czy mam się zająć, skończyły mi się itemy, nie mam nic. Nieprzygotowany. A co byś chciał? Nieprzygotowany? Sprus. 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 Dobra, dzięki. Bruce. Dobra, starszy. A to już jest inny sprus. To już jest dark. Dark oak. Na 10. Ale ma dark ale oak. Ale się spruwa. Ej, a to można ten usunąć? Bo mi się nie podoba na przykład. Ten brzoza? To białe. No niestety nie. Niestety nie można tego usunąć. Ale musimy to zrobić tak. Musimy zaakceptować. Musimy to zaakceptować. Musimy nauczyć się z tym żyć. Coś takiego, tu. Dobra, git. Myślisz, że zaakceptujemy to? No właśnie nie wiem, stary. Dobra, to nie jest... Mnie to mierdzi. Mnie to drażni, no dobra. No ale nie możemy z tym nic zrobić. No bo tu... Możemy, patrz. Ale uspokój się. A, no dobra, możemy, faktycznie, masz rację, że możemy. No, możemy, faktycznie, że możemy. No, możemy, pewnie, no, że nie ma rzeczy, której nie zrobimy, no, no. Każde rozwiązanie ma swoje rozwiązanie, to jest po prostu mocno. Dobra, ja tutaj robię tak, wyrównuję to, żeby to jakoś wyglądało. Nie no, baza przednia. Przednia baza, naprawdę. Ona jest 10 na 10, ale ma przednią bazę. Ale ma przednią bazę, dobra. I tu musimy zrobić drugie piętro. Ja to bym przedłużył. Pół płytkami. Dobra, ten shift, bo Spanżow tu gdzieś krąży, żeby kurczę nas nie zauważył. Na 10 na 10, ale Spanżow jest i tam nie musisz shiftować. Ale Spanżow ją zauważa. Dobra, robię tutaj to drugie piętro. W ten sposób. Dobra. Dobra, jakie jest twoje ulubione słowo, którego używasz najczęściej na filmach? Mega opcja to jest, naprawdę. No, mega opcja, to jest zdecydowanie to słowo, którego nadużywam i nie powinnam tego używać. Czujesz się z tym źle, że go nadużywasz? Trochę tak, no, bo cały czas jak go potem używam, to sobie myślę, ja pierniczę, ty debilu mały, przestań już. A ja też mam takie słowo, ja na przykład używam taka sytuacja. No, no racja. Albo robię tak, robię takie dźwięki na filmie, że robię na przykład, no i cyk. No i tu damy cyk. To ale też takie, czasem tak robię. To jest kurde, to z tym się zmagam, no. To się nazywa, widzowie, brak słownictwa, no. Mamy bardzo ograniczony słownik języka polskiego. Ale serio, gdzie naprawdę, ja mam prawo mieć ograniczony słownik języka polskiego, ale ty na polonistyce nie masz takiego prawa. Dobra, tak weź tutaj daj naprawdę. Też te płotki piaskowe. Płotki piaskowe? Tu, piaskowe płotki. O kurde! Ja pierdzielę, jak się wystraszyłem! O kurde, to jest jego coś! O kurde, to on ma komin normalnie tutaj przez który wychodzi, nie? On się wystraszyłem też, no. O kurde, dobra, ja shift. Ej, ta baza mi się mega podoba. On tu przyszedł?
mega fajna baza, tylko trzeba ją się jakoś zaadoptować do życia. No bo ona póki co wygląda git, ale mogłaby wyglądać bardziej git. Nie jest jeszcze tak git, jakby mogła być. Ej, on wyszedł na górę chyba. Albo sobie gdzieś poszedł, poleciał może. Nie, jest na górze. Jest na górze. Ej, baza mi się mega podoba. Naprawdę. Też. Co, kombinujesz jak to usunąć? Ta, ale kurde, no nie ma opcji. Nie da się tego zrobić, bo tam jest już koniec ananasa chyba, nie? No wiem, o, tak. Koniec, o kurde. No i fajnie, że to zrobił. Naprawione. Nie, no trudno, musimy zaakceptować różne kolory. Nie zgit, no, fajnie to wygląda. Nie no, baza już nabiera kształtów, że tak to ujmę. No, też tak myślę. Nie no, jest git, wydaje mi się, Eminia. Dobra, czekaj, idźmy zobaczyć, co SpongeBob jeszcze robi. Albo chyba, że idziemy jeszcze Duza adoptować jakoś. Czy nie chce nie na no, przykład myślę, że możemy na... Oj, czy on tu jest obok. On tu jest, no. Czekaj, ja idę... O, gdzie on jest w ogóle? Czekaj, on jest... Ja wychodzę. Wychodzę do tej bazy tu pod łóżkiem, jestem pod łóżkiem. Dobra, ja też. Ale ja bym chciał stąd wyjść całkiem. Nie, on jest tu blisko, nie mogę stąd wyjść. Nie otwieraj, typ. O kurde, poleciał gdzieś. Co on robi? Ej, on schodzi na dół. On tu jest na tym teraz. Tu jest. Mhm. Widać go tu idealnie. Ej, wiesz, tak, co bym zrobił? Czekaj, mam plan. Patrz, zróbmy coś takiego. Czekaj, ja muszę... O kurde. Uważaj. Trzymaj się tam. Trzymam się. O, dobra. Widzisz to? Dobra, no i teraz z drugiej strony. Dobra, nie mów, że jestem geniuszem, bo wiem o tym, że jestem geniuszem. Dziękuję za milczenie. Mega, tak. Mega. To mi dobra, to było potrzebuję crafting. To ja mam. Tu jest crafting na górze, już go postawiłem, pamiętam, że tu był. Dobra, tu jest crafting. A, nie, zabrałeś go, to postaw go. Dobra, i potrzebuję jeszcze zrobić te. Dobra, uwaga, schodzę. I robię z drugiej strony to samo. Dobra, tu. Teraz tak. Tu. Dobra. Robimy tu. Pum. O kurde. To nie tu. Spadło mi, dobra. Tak, dobra. O kurde. Spadłem też na dół. Dobra, gdzie jest SpongeBob? Na dole jest, dobra, git. Dobra, taki tunel zrobiłem, że teraz... No nie no, on w ogóle wygląda tak, jakby to było od zawsze, nie? No jest genialnym. Genialna jest ta baza. No po prostu jestem w szoku. Jestem w szoku, jak ta baza wygląda. Podoba mi się bardzo. Tobie też? Też, tak, bardzo. 10 na 10. Ona jest 10 na 10, ale ma super bazę. Dobra, kurczę, o nie, zleciałem na dół. Dobra, wiesz co, bazę mamy git. Myślę, że jeszcze ją jakoś rozbudujemy poza odcinkiem, widzowie, no bo nie ma sensu już tutaj jakby zanudzać was tym, jak będziemy to tutaj robić, bo w sumie nie mamy pomysłu, co więcej zrobić. Dajcie znać, co waszym zdaniem powinniśmy tutaj jeszcze zrobić w tym ananasie. No a w tym momencie kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się następnym razem. Tajna baza w tym. W domku SpongeBoba zrobiona. Trzymajcie się, elo, pozdro!